I chociaż rozpada się dom naszej doczesnej pielgrzymki, to pozostaje jednak nadzieja otwartego dla wszystkich domu Ojca, w którym jest mieszkań wiele. Tę prawdę o ich istnieniu przekazał nam przecież sam Jezus. I to On zaprosił nas, byśmy swoim życiem zasłużyli na tę wieczną szczęśliwość. Tutaj na cmentarzu Janowskim, w następnym dniu po uroczystości Wszystkich Świętych, gromadzimy się, by naszą modlitwą wypełnić czyściec, czyli miejsce oczekiwania na wejście w dom Ojca. Miejsce oczyszczenia i uwolnienia od brzemienia wszelkiego rodzaju złego postępowania. Dlatego ta dzisiejsza modlitwa musi wypełnić czyściec, by w ten sposób czekające tam dusze dostąpiły pełnej radości życia z Bogiem i świętymi. Kościół bowiem wierzy, iż pomiędzy doczesnością i wieczną chwałą w niebie jest czyściec, który stanowi końcowy sposób oczyszczeniem wybranych, całkowicie inny niż kara potępiony. Zmarły pozostaje w stanie oczyszczenia w nim tak długo, aż uwolni się od ciążącej na nim kary doczesnej. Czyściec, nad którego tajemnicą zatrzymujemy się w dniu dzisiejszym, jest darem Bożego miłosierdzia, dzięki któremu z Bożej łaskawości możemy jeszcze po śmierci dojrzewać do nieba. Jest uszczęśliwiającą drogą wiodącą do domu Ojca, ale zarazem jest drogą naznaczoną dotkliwym, oczyszczającym cierpieniem. Stąd istnienie czyśćca jest wezwaniem dla żyjących, aby świadczyli miłosierdzie wobec zmarłych, którzy są poddani bolesnej tęsknocie za niebem. Tomu jak szczoroku stawy mu biftar spasenno i bezkrowno i żertwy bila grobu świętego Józefa Bilczewskiego. Robili my ce rik za rokom z nadieju na jego kanonizację. Teperże, kiedy cerkwa wszanowuje cього lwivskiego archiepiskopa jak świętego, stajemy tu z pewnością, że win dolucaje do naszej modlitwy, jak turbotliwy i dobry pastyr, jaki przebywający u sopryczastki świętych, do tego sopryczastia doprowadzuje innych, tych, za jakich my prosimo modlitwy. Ce miejsce jego pochowania, że wprodołż sta roków jest znakom potichy i niehasnuczej nadziei. Stalo się tak tomu, że zgodno napisu spoczywaje tu mąż wielkiego ducha, ludyna nauki, bohaterskiego serca, redny i posłidownik blażennego Jakowa Strepy, najdelikatniejszy pastyr swojej otary, zasłużonej dla batkiewszczyny. Тож до нього приходимо особливо в цей задушний день, щоб доєднатися до молитовної спільноти і просити за жертви триваючої війни, тобто за полеглих воїнів, вбитих мешканців міст і сіл, особливо львівських жінок, дітей і чоловіків. Важко нам сказати, в якому стані духа вони помирали. Тому тим більше через заступництво турботливого пастиря Львова Йозефа Більчевського маємо доручати їх Божому милосердю. Молячись за померлих, треба також пам'ятати, що в молитві мова не йде лише про перепрошення суворого Бога, щоб він став трохи кращим і впустив до неба померлих. Наші молитви спричиняються до переміни померлого, а не переміни Бога. А
że Bóg jest zawsze taki samy, niezmienny i bezumowno lubiący i miłosierny. Тому мотивом молитви повинна бути правдива приятельська любов. Той час, як живі просять Господа про благодат вічного життя та померлі благають Бога про ласку доброго життя для живих. Таким-то способом постає таємнича спільнота святих осіб, що любляться Божу любов'ю. Їм не притаманні заздрість, ненависть, а переповнює їх прагнення вічного щастя для усіх людей. Умілувані браття і сестри, в дню вспомнення всіх вірних змарлих літургія Кościoła припомина о modlitwie за змарлих, але теж припомина, że my żyjący będziemy kiedyś wezwani przez Boga do przekroczenia bramy śmierci. A skoro nikt z nas nie wie, kiedy to nastąpi, to Kościół przypomina o przygotowaniu na spotkanie z Bogiem, aby śmierć nie zaskoczyła nas, kiedy przyjdzie nagle i niespodziewanie. A czas wojny niesie przecież takie zagrożenie, czego dowody mieliśmy również w naszym Bogu. Dlatego z tego miejsca wzywam do bycia zatroskanymi o stan łaski uświęcającej. Nie chodźmy po świecie z grzechami ciężkimi. Nie chodźmy zagniewani na siebie i skłóceni pomiędzy sobą. Nie żyjmy w kłamstwie i z przekleństwem na ustach, bo taki stan uniemożliwia oglądanie Bożego oblicza w niebie. Niech świadomość, że kiedyś nasze imiona zostaną zapisane w listopadowych wypominkach, stanie się dla nas przyczyną życia jak najbardziej bliskiego Bożym prawdom, które są pewną drogą do domu Ojca. Amen.